Włochy przyznała się do zabójstwa córki. Wcześniej mówiła o porwaniu Włochy zabiła pięcioletnią córkę. Wcześniej mówiła o porwaniu. Pięcioletnia Elena nie została porwana, dziewczynkę zamordowała jej matka. Jak donosi włoski portalansa.it, 23 latka przyznała się do zabójstwa. Wcześniej twierdziła, że jej córka została uprowadzona przez trzech zamaskowanych mężczyzn. Portalansa.it informuje, że we wtorek 23-letnia Martina Patti przyznała się do zabójstwa swojej pięcioletniej córeczki. Kobieta miała wskazać policji dokładne miejsce ukrycia ciała dziecka. Do morderstwa doszło w miejscowości Tremestieri etno w pobliżu Katanii. Ustalenia śledczych wskazują, że 23-latka zabiła swoją córkę, gdy były same w domu, po odebraniu 5-latki z przedszkola. Następnie kobieta przeniosła ciało na pobliski skwer i tam je zakopała. Patti nie była w stanie wyjaśnić swoich motywów. Porwanie dziewczynki we Włoszech? Historia miała zmylić śledczych początkowo. Martina Patti twierdziła, że jej córka została porowana, gdy wracały z przedszkola. Tłumaczyła policji, że w pewnym momencie zaatakowało je trzech zamaskowanych mężczyzn, z których jeden miał mieć broń. Wyjaśniała że napastnicy otworzyli drzwi samochodu i wyciągnęli z niego Elenę. Policjanci zaznaczają, że od początku nie wierzyli w wyjaśnienia kobiety, tłumacząc, że jej rodzina nie była na tyle zamożna, by dziecko zostało porywane dla okupu.